Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam was dzisiaj do Technewsów. Mamy środę, co prawda jestem po MWC i spałem bardzo krótko, bo znowu 3 godziny, ale mam kilka informacji związanych z samym MWC, gdzie zostało coś zaprezentowane, ale tak na dobrą sprawę się nie pojawiło. To jest bardzo dziwne. Ja właściwie ten drugi dzień na targach, czy trzeci właściwie, tylko stricte targów drugi, to pojechałem głównie po to, żeby poszukać zegarka OnePlusa. W sensie pojawiła się informacja, że on został zaprezentowany, w sensie ni stąd, ni zowąd. Ja zacząłem go szukać i okazuje się, że nigdzie go nie było. W sensie nie wiem, może gdzieś go później wystawili, natomiast mnie nie udało się go znaleźć. Pytałem tam kilka osób, szukałem w tej aplikacji MWC. Niestety tego nie było. I bardzo szkoda, bo ten zegarek zapowiada się świetnie. Oczywiście w Stanach już od razu mają recenzję. Więc super, fajnie i jakby te recenzje są mocno pozytywne i zastanawiam się, bo jakby dotychczasowym problemem, jeżeli chodzi o smartwatche, właściwie mamy dwa. Ilość dostępnych funkcji, czyli co tak na dobrą sprawę smartwatch nam robi i w jaki sposób jest w stanie odciążyć nasz telefon, no bo to też zawsze jest jakieś odciążenie telefonu, w sensie, nie wiem, krótkie powiadomienia, tak, nie, dzięki, do widzenia i tyle. Jakieś aktywności sportowe, no bo dla niektórych to jest mega istotne i w sensie bardzo często decydują się na przykład na Garmina zamiast jakiegoś tam Galaxy Watcha czy Apple Watcha, bo mówią, że tamte nie mają tylu tych wszystkich parametrów. Ja się na tym nie znam, więc nie będę udawał, ale drugim takim najważniejszym parametrem jest jednak bateria. W sensie ludzie by chcieli mieć fajne smartwatche, które wyglądają świetnie, mają masę funkcji, natomiast przeraża ich to, że jak Apple Watche niektóre podstawowe trzymają jeden dzień, a te ultry dwa dni i to jest tak na dobrą sprawę max. W momencie, kiedy oczywiście mam włączone te wszystkie funkcje, czyli ten pomiar, tam always on display i w ogóle, i w ogóle. Więc jest to taki problem ciężki do przeskoczenia, natomiast jeżeli chodzi o samego OnePlus Watcha drugiej generacji, bo to jest dwójka, mam ekran 1.43 AMOLEDowy z wysoką rozdzielczością, więc tak powiedzmy nawet bardzo wysoką bym powiedział, bo 466x466, 60Hz, 1000 nitów, więc jakby parametrowo tutaj wypada to wszystko świetnie. Układ Snapdragona W5 i oczywiście jest tutaj Wear OS, więc płatności u nas dostępne i wiele innych rzeczy. Natomiast ciekawe jest to, że mamy tutaj drugi dostępny chipset, który się nazywa BES2700. I ten tryb pozwala na działanie zegarka na dwóch takich niezależnych systemach. Jeden jest taki dostępny i po prostu działa jak normalny smartwatch na Wear OS-ie i tutaj po prostu mamy dostępne te wszystkie funkcje, które byśmy chcieli. Drugi natomiast jest taki, że wydłuża baterię, która ma 500 mAh z 2 do 4 dni, bo tak jest podawane, że ten w normalnym tym trybie Wear OS, tym pełnym, będzie tyle zegarek działał. Do 12 nawet dni, gdzie mamy po prostu nadal dużo funkcji jak monitorowanie snu, kroków, tam powiadomienia i w ogóle. Natomiast część rzeczy jest powyłączanych i dzięki temu bateria, ten czas działania na baterii może osiągnąć nawet 12 dni. Bardzo to interesujące, przyznam szczerze, dawno nic takiego fajnego w zegarkach nie było. No bo jest taka sprawa, że ja na przykład wróciłem, mam 11%, więc od wczoraj wieczora mam włączony tryb oszczędzania energii. I zegarek miałem naładowany z 1,5 dnia temu, tak? Czyli właściwie nie dociągnął mi do 2 dni, ale też dużo chodziłem na targach, więc co chwilę tam zapomniałem o następne okręgi. I fajnie było, jeżeli to rzeczywiście można przełączać, że na przykład, nie wiem, zostaje ci tam 15-20% i to jest taką dobrą sprawę parę godzin, a okazuje się, że możesz to przełączyć na ten drugi tryb i jakby dodatkowo daje ci to takie 2 dni, zmniejszonego zużycia i pewne ograniczenia pewnych funkcji, ale nadal zegarek będzie robił dużo rzeczy, które są podstawowe, więc to jest mega interesujące. Ja już wysłałem zapytanie, czy jest możliwość tego przetestowania. Natomiast zegarek wygląda bardzo ładnie, koperta 46 mm, jest Radiant Steel albo Black Steel ze stali nierdzewnej. Zobaczymy, wygląda to bardzo interesująco, mam nadzieję, że się uda. Teraz przechodzimy do kilku informacji, które są związane jeszcze tak poniekąd z MWC. Pierwsza jest taka, że Xiaomi 14 ma ewidentnie problem z tym, że główny obiektyw paruje. Dlaczego ten główny obiektyw paruje? Bo pewno wiele osób się zastanawia, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest błąd producenta, czy może nie jest błąd producenta, czy tak jakby dali oświadczenie, że to jest normalne. Nie, to nie jest normalne. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Pewno widzieliście w necie gdzieś tam dawno temu, że normalnie jak obiektyw jest cały, to wszystko jest ok. Jak na przykład zdarzy się, że komuś się zbił obiektyw w aparacie,
to od razu jest on pokryty taką mgiełką. Dlaczego? Dlatego, że są te obiektywy zawsze uszczelnione, w sensie one mają takie specjalne ringi i one są tak uszczelnione, żeby tam żadne powietrze się z zewnątrz nie dostawało, tak? Ciężko mi powiedzieć nawet, czy tam jest powietrze, czy jest jakiś inny dodatkowy gaz, który po prostu powoduje, że nic tam innego by się nie mogło wydzielać i właśnie przez wzgląd na różnicę temperatur, tego dokładnie nie wiem. Natomiast jakby takiej sytuacji jakby nigdy wcześniej nie było. Więc jak jest zbity obiektyw, to od razu widzimy, że może tam gdzieś tam coś zaparować. I dzieje się tak w głównym obiektywem w Xiaomi 14. Ja swój materiał wrzucałem w niedzielę, wtedy kiedy była premiera. Natomiast no, telefon testowałem go wcześniej. No i jedyną taką sytuacją, w której mi się to wydarzyło, to było raz gdzieś tam chwilę na dworze, gdzie rzeczywiście było na dworze zimno. Ale to nie było jedno moje wyjście z tym telefonem na dwór, no bo tam były też załączone zdjęcia nocne, więc w inny dzień też wyszedłem, też robiłem zdjęcia i było jeszcze zimniej, w domu też miałem tak ciepło, w samochodzie też miałem ciepło, też ten telefon był w kurtce włożony, więc on na początku był nagrzany i później wystawiony na niską temperaturę i nic takiego się nie wydarzyło. Rozmawiałem z moim znajomymi wcześniej, w momencie kiedy jeszcze przed wypuszczeniem recenzji, części osób się nie pojawiło to, innym mieli jakieś tam objawy, że było po prostu coś tam trochę zamazane jakby na obiektywie, więc jakby nie miałem takiej pewności, czy faktycznie coś tu jest. I dopiero w poniedziałek 26 dostałem informację, że osoby, które no miały więcej jakby doświadczenia i styczności już Xiaomi 14. Nie wszyscy, ale część osób potwierdziła to, że rzeczywiście tak jest. I kiedy to występuje i czy zawsze to występuje? No więc wczoraj sprawdzałem jeszcze to w Barcelonie, nagrywałem dużo na targach, gdzie oczywiście było ciepło i tak dalej i jakby w ciągu dnia to się w ogóle jakby nie udało z tego problemu znowu zreplikować, więc nie zawsze to występuje. Natomiast jeżeli jest duża różnica temperatur, w sensie na dworze jest chłodniej, a telefon niestety przy nagrywaniu 4K w okolicach obiektywu, widocznie w środku, dużo mocniej się nagrzewa. Wtedy powstaje ten efekt. No i problemy są tutaj dwa. Pierwsze jest takie, że w pewnym momencie po prostu nie ma sensu dalej nagrywać czy robić zdjęć, bo musimy poczekać, aż telefon odparuje. I to jest jakby ten mniejszy problem, bo okej, no może się zdarzyć, tak? No oczywiście nie powinno się to wydarzyć, ale tak na dobrą sprawę, jeżeli odczekamy albo nie będzie takich skrajnych, powiedzmy, temperatur, to może się ten efekt nawet nam nie pojawić. Natomiast dużo większym problemem, moim zdaniem, jest to, że no w momencie, kiedy nam się tam ta para pojawi i zaparuje nam, to musi się gdzieś to później też skroplić. I teraz pytanie, co dzieje się z tą wodą, tak? W sensie ona się skropli i gdzie to się pojawia? W sensie gdzie ucieka ta woda? Gdzie pojawia się ta wilgoć? Czy ona nie dostaje się gdzieś do wnętrza urządzenia? Bo tego nie wiemy. Uważam, że to jest duży problem. I tak, uważam, że to nie jest normalne zachowanie, tak jak tam powiedzmy było w tym komunikacie, że to takie to może się wydarzyć, że trzeba poczekać i tak dalej. Nie. To się nie zdarzało żadnemu Xiaomi przez dziesiątki lat, już można powiedzieć, od mezozoiku, więc nie był to problem żadnego modelu poprzedniego. Więc ewidentnie jest coś tutaj nie tak. No będziemy śledzić tą sytuację, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. No, ale tak mówię, to też nie jest tak, że za każdym razem to występuje. Dzisiaj będę jeszcze to sobie sprawdzał, bo wezmę telefon sobie na zdjęcia wieczorem. Będzie na pewno zimniej, więc zobaczymy, czy uda mi się to znowu zreplikować. Najwyżej dam znać na Twitterze czy X-ie. I kolejna rzecz związana bezpośrednio z targami. Była jedna taka rzecz, której nie zamieściłem w filmie wczorajszym z MWC, natomiast no bo ciężko to pokazać, w sensie to jest naprawdę mega skomplikowane, ale to jest chyba rzecz, która zrobiła na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o targi MWC, które powiedzmy nie były przesadnie interesujące. Natomiast największym takim zaskoczeniem był dla mnie monitor, to chyba było jakieś Lenovo, który potrafił bez żadnych dodatkowych okularów wypluć z siebie obraz 3D. I oczywiście były tam pewne zniekształcenia, ale one są związane z tym, że jak możecie zobaczyć na tym takim krótkim pionowym wideo, tam są diody takie podczerwone, które śledzą mniej więcej jak patrzymy, żeby dopasować ten obraz do tego, jak faktycznie ma się to układać, żeby był ten efekt 3D. Natomiast no gwarantuję wam, że jeżeli udałoby wam się gdzieś tam dorwać to w sklepie, nie wiem, na ekspozycji czy gdziekolwiek indziej, na targach chociażby, bo podobno ten model będzie już niedługo, czy już jest chyba nawet do kupienia za 3000 dolarów, 3000 z kawałkiem chyba dolarów, coś takiego, to jest to taki efekt, że faktycznie mam wrażenie, że ta turbina, która tam się składała od silnika czy coś, że to było przede mną, w sensie, że ja mogłem to dotknąć ręką, wyciągnąć rękę. Oczywiście jak ktoś tam przeszedł przede mną, to od razu ten obraz się trochę tak poprzestawiał, bo jakby kamera straciła ten dostęp, powiedzmy, do moich oczu, żeby to jakby dobrze
reprodukować, ale jakby efekt był absolutnie kapitalny. Czy chciałbym z tego korzystać na co dzień? Nie wiem, pewno nie, natomiast myślę, że fajnie to wygląda, że nawet ten kursor od myszki się tak obracał jakby w przestrzeni 3D, czyli w zależności na którą płaszczyznę naszliśmy, to ten kursor się tak obracał. Wyglądało to naprawdę mega fajnie. Na telefonie czy tam na ekranie, jak wy to oglądacie, czy też jak ja to nagrałem, nie da się tego odtworzyć, żeby był ten efekt taki pełny, ale rzeczywiście jest to mega interesujące. No i oczywiście na targach było znacznie więcej innych interesujących rzeczy, czy chińskie smartfony jakieś, które pewno nigdy się u nas nie pojawią, chociaż teraz są jakieś przecieki, że może te flagowe Oppo wrócą do Europy, no bo wiadomo, że mamy te tańsze, ale tych flagowych już jak Find X7 Pro na przykład nie mamy, a on jest świetny. Fajnie jakby też Vivo wróciło, bo było kilka stoisk, gdzie był ten X100 Pro Plus wystawiony i to jest też świetny telefon. W sensie im więcej takich super flagowców, tym dla nas lepiej. W sensie jeżeli takie telefony się między sobą będą biły, to zawsze na końcu korzysta klient, czyli my. I to jest świetna sprawa, więc mam nadzieję, że większość tych telefonów wróci. Były też jakieś takie energizery, znowu baterie 28 tysięcy mAh, no i świetnie, bo to pełnoprawny smartfon, który ma tak gigantyczną baterię. Natomiast z drugiej strony, no jakby do testów czy do oglądania po prostu telewizji gdzieś tam, powiedzmy wiecznie, żeby cały czas to działało, to spoko, natomiast nikt tego normalny by chyba nie chciał nosić. Więc kończąc już kwestię MWC, zwrócę tylko jeszcze uwagę na jedną taką ciekawą funkcję, która w YouTube Premium, myślę, że jeżeli jesteście użytkownikami albo nie jesteście, a chcielibyście być, tylko nie chcecie płacić, to jest jedna funkcja, właściwie są takie dwie funkcje, które są takie powiedzmy kluczowe, poza tym, że oczywiście jakby pozbywamy się reklam, ale dwie kluczowe funkcje to PIP, czyli Picture in Picture, czyli taka opcja, że możesz sobie wyrzucić po prostu mały obrazek i nadal jakby korzystać normalnie z telefonu, a ten film będzie sobie po prostu leciał. I to jest ta funkcja, którą podobno niektórzy użytkownicy w Europie dostają, ci, którzy nie mają nawet YouTube Premium. Ja przypomnę, że kiedyś dawno temu na iPhone'ie tak było, że nawet jeżeli nie masz YouTube Premium, to mogłeś korzystać z Pipa, biorąc pod uwagę, że on był tak jakby natywnie zrobiony w iOS-ie, więc działa na każdej platformie, która jakby obsługiwała wideo w tak pełnoekranowo. I po prostu dało się to też tak zrobić, więc mam nadzieję, że po prostu wszędzie na Androidzie również to się pojawi. A druga funkcja to oczywiście pobieranie. Ja uważam, że pobieranie świetne, szczególnie teraz jak też leciałem samolotem, to pobranie sobie czegoś wcześniej, żeby sobie obejrzeć później, jest jak najbardziej spoko. Ale no zobaczymy. Ja powiem szczerze, że teraz muszę się mocno spiąć, jeżeli chodzi o smartfony, bo mam OnePlusa do skończenia, Xiaomi 14, Honora 6, Magic 6 Pro, tych smartfonów jest dużo, a w międzyczasie jeszcze mam zakolejkowane co najmniej dwa materiały, których nie zdążyłem jeszcze puścić, więc myślę, że będzie teraz dzień po dniu i się nic takiego wielkiego nie stanie, ale też zapowiadam, że tych recenzji w najbliższym czasie będzie dość sporo. Ale tak jak mówiłem, na Magica 6 Pro, który no naprawdę jest bardzo dobry pod wieloma względami, chociaż ma przeciętną wibrację, tylko tak zdradzę, znaczy dobrą, ale nie tak dobrą jak i na flagowce, to na niego musimy niestety poczekać troszkę dłużej i to tak jeszcze, no miesiąc, niestety. Nigdy tego nie zrozumiem, niestety. Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się, zapraszam oczywiście do kolejnych filmów, które się pojawią, no i dajcie znać, co myślicie. Cześć, pa, pa.